Witam serdecznie, Grosik z tej strony. Godzina piąta, czas wyruszać na wykopki. Dotarłem już na pole, jest godzina siódma, jak widzicie śniegu troszeczkę jest na polu, a temperatura aktualnie 1 stopień. Wziąłem sobie już jakieś rękawice cieplejsze takie, z taką gwiazdką śniegową, no cieplejsze, bo dzisiaj mało przyjemnie będzie. No i kamerkę trzeba będzie za każdym razem po kręceniu chować do kieszeni, żeby nie zamarzła znowu. I wyszła pierwsza kuleczka ołowiana. Jak widzicie, błoto dzisiaj straszne jest. No niestety. Już będzie taka pogoda. Znalazłem coś godnego nagrania, bo wcześniej to same śmieci były. Zobaczymy, co to może być. To moneta? Chyba moneta. Jak widzicie, błoto straszne i... A, piątka z rybakiem, o! Piąteczka z rybakiem z perelu. Troszeczkę zgnieciona, ale jest. Proszę bardzo. O, takie perelki fajne są. Tylko stan tej monety słaby. Trafiłem teraz coś takiego. Zaraz zobaczymy, co to może być. No, raczej coś... Coś chyba nowszego. Tutaj jakiś gwint. Materiał, no jakiś mosiąc chyba. O, proszę bardzo. O, rolniczy sprzęt prawdopodobnie. Jakaś końcówka. Z hydrauliki czy z czegoś innego. A teraz wyszła pierwsza łuseczka dzisiaj, akurat mauzerek, ale spłaszczony, więc pewnie pójdzie do skrzyneczki ze złomem, a nie do kolekcji. Trafiłem coś ciekawego. Zaraz zobaczymy, co to może być. Jakiś okrągły kształt. Chyba to będzie jakaś monetka. O, tak, szybciej. Chyba szybciej się oczyści, ocierając o rękawiczkę. O, chyba brodneczka. Pierwsza dzisiaj. I coś już wyszło z tego dołka.
Jest. Coś jest. Tutaj. O, chyba medalik jakiś. Ściągnę rękawiczkę. Bo w tych grubych rękawicach ciężko się operuje takimi małymi przedmiotami. Tak, miedziany medalik. Rysują się jakieś postacie na nim. A teraz wyszła taka jakaś łyżka. I wykopałem coś z tego dołeczka. Głębokość 20 ponad centymetrów. Wygląda mi to na jakiś guzior. Teraz zobaczymy, czy uszko jest. Chyba jest, ale wygięte. Dobre i to. A co za guziczek? No. Trzeba się napracować, żeby z tego błota coś rozszyfrować. Może na rękawiczkę spróbuję. Tak na szybkości. Kurczę, on. To jest guzik wielowarstwowy i nie jest kompletny. Tutaj tej górnej warstwy nie widać. Szkoda, bo mógłby być to fajny guzior. No trudno się mówi. Jest jaki jest. Mam i kolejną łuseczkę, tym razem taki rozwalony mosinek. W takim sympatycznym błotku coś znalazłem. Wziąłem sobie drugi komplet ubrań. Jak skończę dzisiejsze kopanie, to wszystko do tego, z ubrania do wora i do pralki później. Dobrze zakleiłem tym błotem dzisiaj. Nie wiem, co to jest. No jakiś kolorek. Ale nie wiem, co to mogło być. Trafiłem jakąś monetę. Ciekawe, co to jest. Trochę wytarta. Złotówka z PRL-u. Trafiłem coś okrągłego z tego dołka. Chyba to będzie monetka. Spróbujemy to wytrzeć. O, zaklejona strasznie. No, nie jestem pewny. Chyba PRL 2 złote. Tak czuję. Mam kolejną monetę. Zaraz zobaczymy, co to wyszło tym razem. Taki delikatniutki sygnał był. O, chyba borotyneczka jakaś. Ale na tej chyba nawet będzie coś widać. Nie taka zrylana czasem. A teraz znalazłem taki pocisk z broni czarnoprochowej. Trafiłem jakiś guziczek. Jak widzicie, uszko jest. Sprawdzimy, co to. Co to jest za guzik? Coś widać na nim. A jakiś dziwny kształt. Na podsumowaniu na pewno się dowiem, na botonarium sprawdzę dla was. Trafiłem teraz chyba jakiś guziczek. Sprawdzimy, czy uszko będzie. Chyba nie. A może zgięte.
nie ma łóżka. No szkoda. Tak mi się wydaje, że to co raczek będzie. No, zaraz go wytrę trochę. Trochę ten wiatr tą ziemię tak delikatnie osuszył. Już nie ma takiego błota. Tak, ceraczek. Ceraczek i zwykła piechota. Wykopałem coś z tego dołka. Kamerkę tylko przestawię. Coś chyba jest. Coś jest. Coś okrągłego. Krecika wyłączę. I zobaczymy. Chyba guzior jakiś. Zieloniutki. Zobaczymy, czy łóżko będzie. Jest łóżko. Jest łóżko i coś widać na tym guziczku, jakieś armatki, jakieś armaty widać. Fajny guzior. Tak, dwie armaty i goryjący granat. Proszę bardzo, ale fajowy. Kolejny dołek i kolejna wykopana rzecz z tego dołka. Mam to w dłoni. Chyba nie upadło. O, już widać. Tutaj jest. Coś wyszło. A, chyba kolejny pocisk. Taki delikatny sygnał był. Kolejny ołowiany pocisk. O, nie będę już czyścił. Szkoda czasu na polu na czyszczenie. No niestety to nie jest bagnet żaden, tylko jakiś płaskownik. Trafiłem jakąś monetkę. Zaraz zobaczymy, co to może być. Co jeszcze nie wiem. Chyba druga RP. Chyba jeszcze uciekła. Jeszcze uciekła. Zaraz. W tych grubych gumowych rękawiczkach ciepło jest, ale nic nie da się przytrzymać małego. Pięciogruszówka z drugiej RP. Rocznik postaram się na podsumowaniu rozszyfrować. Teraz coś widać. 32. Na podsumowaniu, ale tak czy tak w miarę ładny stan. Coś kolejnego trafiłem. Zobaczymy, co to będzie. Wygląda mi na monetkę. I to chyba będzie jakaś kopijeczka. Dwie kopiejki. Ale taki stan nie najgorszy nawet. Teraz trafiłem trzeci ołowiany pocisk. Jest i kawałek łuseczki. Kończę dzisiejsze poszukiwania. Jestem trochę zmęczony. Troszeczkę zmarznięty. Przede wszystkim w twarz. Kopanie przez 6-7 godzin z przerwami. Bo trochę grzałem się w aucie. Piłem herbatę, coś jadłem. Takie mało dzisiaj przyjemne było. Zwłaszcza, że jeden stopień był. I wiało trochę na tym polu, więc było słabo, ale fancików sporo udało się nakopać, nie mówiąc o całym worku śmieci. Jestem już w domu, to są śmieci oraz łom z tego wypadu. Jak widzicie, dużo tego wyszło. A tymczasem zapraszam na podsumowanie. Fanty już na stole, więc zaczynamy podsumowanie. Jak widzicie, i tym razem troszeczkę wyszło tych fancików z ziemi. Zaczynamy od góry. Łuseczki karabinowe w różnych stanach. Tutaj troszeczkę złomu kolorowego.
jak widzicie, trochę tego wyszło. Trzy monetki z PRL-u tutaj, piątka z rybakiem, złotóweczka i 2 złote. Taki guzior nieczytelny, to nie wiem co to może być. Kuleczka ołowiana, nie wiem czy to szrapnel, czy to coś starszego może być. Tutaj trzy pociski, prawdopodobnie z broni czarnoprochowej. Kolejny guzik nieczytelny. Tutaj popularny guzik Rosji Carskiej, piechota, ale bez łóżka. Dwie kopiejki, rocznik 1911. Dwie baratyneczki, ale stany, jak widzicie, bardzo słabe. Kawałeczek jakiejś ceramiki. Kolejny wyszedł na tym polu. 5 groszy z drugiej RP. Rocznik nie jest do końca czytelny. 1920, ale który, to w tej chwili wam nie powiem. Taki medalik. Stan nie za super, widać, że troszeczkę zjadło go. I na sam koniec najfajniejszy fancik, czyli guziczek z Królestwa Polskiego. Jak widzicie, tutaj są dwie armaty i gorący granat. Guziczek ma z tyłu sygnaturkę producenta, jak i datę 1824 rok i literka R jest. Opis tego guziczka wkleję do opisu w filmie. Będziecie mogli sobie poczytać coś więcej o tym guziczku. Mega guzior. I taki to był wypad. Bardzo owocny. Tym razem udało mi się w końcu skończyć to wielkie pole i będę przenosił się na kolejne działeczki. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Mówił Grosik do was. Cześć!